Otwieram 28. sesję Rady Miejskiej Bielawy. Bardzo witam wszystkich bardzo licznie zgromadzonych w sali Rady Miejskiej Bielawy na dzisiejszej sesji. Szczególnie chciałbym przywitać gości, których według liczby obecności jest więcej niż samych radnych. Bardzo nam miło. W szczególności chciałbym przywitać panią asystent posła Michała Dworczyka, panią Irenę Bukalską. Chciałbym przywitać panią radną powiatu dzierżyniowskiego, panią Irenę Skibniewską-Kozak. Chciałbym przywitać pana burmistrza, zastępców, panią skarbnik, panią sekretarz, wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych, prezesów spółek miejskich. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam panią dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, panią profesor Kupis i młodzież przybyłą. Witam serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej Bielawy i witam także media przybyły na obrady naszej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach dzisiejszej sesji bierze udział komplet, czyli 21 radnych, co stanowi kworum i upoważnia Radę Miejską do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Szanowni Państwo, jak wcześniej przywitałem przedstawicieli naszego bielawskiego liceum z tego względu, gdyż są to laureaci konkursu ogłoszonego przez Biuro Europosła Kazimierza Miastowskiego, konkursu pod tytułem Barwy Europy, czyli opowieść o jedności narodów. Młodzież z naszego liceum otrzymała nagrodę pierwszą za najlepszy film oraz za promocję tego filmu w internecie. Bardzo proszę o krótkie wystąpienie panią dyrektor, a później zaprezentujemy Państwu nagrodzony film. Dzień dobry Państwu, panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni państwo. Bardzo nam miło jest gościć. Dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Za każdym razem, kiedy nasze liceum i nasza młodzież odnosi sukcesy i zdobywa laury, to jest zaszczyt nie tylko dla nas, dla szkoły, ale także dla całej Bielawy. Tym bardziej, że udział w tym konkursie i wygrana jest sukcesem całego naszego miasta, ponieważ uczniowie to nie tylko nasi wychowankowie, oni są u nas drugi rok w większości przypadków, czasami piąty, ale są to absolwenci także bielawskich szkół, więc jest to sukces nie tylko naszej szkoły, ale także Państwa pracy przez długie lata. Sukces ten, który jest tutaj charakterystyczny dla naszych uczniów, wspaniałych, jest sukcesem naszego miasta, naszego całego województwa, a w niedługim czasie stanie się również formą promocji nie tylko na poziomie województwa, kraju, ale także na arenie międzynarodowej, dlatego że główną nagrodą za zwycięstwo w tym konkursie jest wycieczka do Brukseli i mamy nadzieję, że film, w którym mówi się o Bielawie, który jest z Bielawy, jest, znaczy w samym filmie się nic nie mówi, ale jeśli chodzi o czołówkę i napisy, będzie promocją naszego miasta po prostu i w kraju, i za granicą. Także bardzo się cieszymy, że i Państwo się cieszycie z tego naszego sukcesu, bo zaproszenie jest rzeczywiście tutaj dowodem na to, że jest to wielkie wydarzenie także dla naszego miasta. Poproszę może o taką małą... Obecnie konkurs dla uczniów dorosłych szkół, którzy mieli przygotować film pokazujący związki kulturowe
Małą Młodzież, laureatów konkursu, naszych uczniów, którzy są głównymi aktorami i autorami tego filmu. Ola Szybudzińska, Ania Sobczyńska, Wiktoria Jagiełło, Marcin Kieruzel i tam najwyższy Kacper Świadom. Szanowni Państwo,
pozwolicie Państwo, że w imieniu samorządu bielackiego razem z Panem Burmistrzem wyręczymy list gratulacyjny na ręce Pani Dyrektor, a dla Pani Profesor opiekunki tego projektu i uczniów wręczymy upominki. Szanowna Pani Marzanna Kamińska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Kozłowskiego Bielina. W imieniu bielackiego samorządu pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje Dyrekcji Gronu Pedagogicznemu z okazji zwycięstwa w konkursie pod nazwą Barwę Europy, czyli Opowieść o Jedności Narodu. Szczególne gratulacje składamy uczniom klasy 2A Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie, Wiktorii Jagiełło, Maciejowi Kieruzelowi, Annie Sobczyńskiej, Aleksandrze Trzygulińskiej i Kacprowi Środomirowi oraz pani Jolancie Kukiz, która była koordynatorką filmowej grupy twórczej. Przygotowanie filmu ukazującego piękną i tradycję historii narodu w Europie Środkowej nie było łatwym zadaniem, ale sprostaliście mu w imponujący sposób. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa pracy i zaangażowania, którego efekty mieliśmy przyjemność podziwiać podczas projekcji filmu pod tytułem Konie Sen 30 września w Bielaskim Kinoteatrze. Szczególnie gratulujemy twórczego zapału i pomysłu, dzięki którym pokazaliście, że potraficie stworzyć zgrany zespół i wypracować coś niezwykle wyrazistego. Wierzymy, że udział w konkursie był dla Państwa nie tylko rywalizacją, ale przede wszystkim przygodą i okazją do rozwoju swoich talentów. W przygotowaniach do nagrań odwiedziliście przecież wiele ciekawych miejsc, takich jak m.in. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Wyspę Koni w Ostroszowicach, Lasocin, Przełęcz Żygowską czy pierwszą bielawską winiarnię. Życzymy wszystkim twórcom wspaniałych wrażeń z pobytu w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz wielu sukcesów w kolejnych projektach. Jeszcze raz. Fragmenty zdjęcia z pobytu w Parlamencie zamieści także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy zawsze na stronę internetową naszej szkoły. Thank you.
Rado, pan burmistrz wnosi o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 6. Rozpatrzenie projektów uchwał następujących. W punkcie 6.5 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Proszę bardzo, przystępujemy do przegłosowania. Kto jest za tym, ażeby w punkcie 6 podpunkt 5 wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry, a pana wiceprzewodniczącego o policzenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Burmistrz wnosi także o wprowadzenie w punkcie 6.6 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 łamane przez 148 łamane przez 15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawy. Kto jest za wprowadzeniem tego projektu w punkcie 6.6? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 głosami. Wniosek został przyjęty w punkcie 6.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF. Proszę bardzo, Wysoka Rado, czy ktoś z Państwa jeszcze ma wniosek do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji punktu 3. Przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2016 roku. Zgodnie ze statutem do dnia wczorajszego nie było zgłoszonych wniosków i uwag. Uznaję, że został przyjęty. Przystępujemy do punktu 4. Przyjęcie stawek podatkowych na 2017 rok. Ten punkt zaczniemy od wystąpienia pana burmistrza lub osoby przez niego wskazanej. Pan burmistrz Mirosław Nośny. Dziękuję bardzo. Proszę pani skarbnik. Wysoka Rado, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego działa na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z artykułem 6 ustawy o samorządzie gminnym. Realizuje podstawowe zadania, zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, gospodarki komunalnej, transportu zbiorowego, gminnego, budownictwa mieszkaniowego. Jednostka samorządu terytorialnego musi dysponować odpowiednim poziomem środków publicznych, aby potrzeby społeczności lokalnej mogła zaspokajać coraz lepiej i coraz w większym stopniu. Cechą charakterystyczną zjawisk finansowych gminy jest nieustanny ruch środków pieniężnych wynikających z konieczności ich gromadzenia i wydatkowania na cele wynikające z zadań samorządu. Ważną sferą gospodarki finansowej gminy jest przede wszystkim gromadzenie zasobów pieniężnych, czyli tak potocznie mówiąc, gromadzenie dochodów gminy. Państwo już wiecie, że do dochodów gminy zalicza się dochody z majątku gminy, dotacje celowe, subwencje ogólne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z opłat lokalnych, takich jak opłata targowa, opłata od psów, a także od opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, a także wpływy z ustalanych i pobieranych podatków od nieruchomości rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Jednak stanowienie prawa miejscowego w zakresie niektórych podatków